W dzisiejszym odcinku z PayPal State'u pokażę wam, jak uczynić z niego Kingdom of Gold. Tak, dobrze widzicie, w Meksyku. Nawet mamy tutaj stolicę. Patrzcie, New Gold Rome. Chyba możecie się domyśleć, dlaczego tak nazwali stolicę. Witam imperialistów, tutaj Lukas. Tak, papiestwo nie zaczyna takie duże i nie jest od razu Królestwem Bożym, więc słusznie się domyślacie, to jest drugi odcinek. Ten pierwszy powinien wam się wyświetlić w górnym prawym rogu lub być w opisie. Nasza ekonomia jest pełna rozkwitu, chociaż mogłaby być lepsza. Mamy potężne wojsko i rozwinięte idee. Trzecie, jak przypominam, wezmę, a zobaczycie. Zobaczyłem, że mamy świetną okazję do wypuszczenia Maroka, bo nie istnieje, jest wyszarzone. I o dziwo mogę to zrobić z prowincji z kulturą algierską. Dobra. Tak, wiem, że potrzebuję jednej prowincji w Afryce, ale tą zdobędziemy innym razem. No nie można takiej okazji przegapić. No nie można. Wow, mamy 99% udziałów tutaj i 84% w Wenecji. Ale mi się udało. Kolonializm wprowadzam w Luce. Jest to chyba najlepsza prowincja teraz do tego. Mamy kloty, które zmniejszają nam koszty dewa. Mamy centrum handlu. Rozbudowałem port i postawiłem infrastrukturę. Odpaliłem edykty. Wszystko jest. No dobra, prawie wszystko. Muszę też w międzyczasie poprawić system fortów, żeby zabezpieczał nas wybrzeże. No i oczywiście był takim killboxem dla naszych przeciwników w odpowiednim miejscu. I muszę jak najszybciej pozbyć się Tunisu. A, ja przecież mam te pożyczki, bo postawiłem bazylikę. Tak, z chęcią przyjmę bizantyjskich uchodźców. W końcu mają papier, że przynoszą ze sobą technologię. A, jeszcze jedno. Ja w poprzednim odcinku wiedziałem, że Wenecja nie może mieć fight sighting. Wenecja jest to jedyny kraj, który ma osobny event totalnie. I zobaczcie, mamy go. Murano Glass Industry. Więc tak, teraz jakby co, mam dwa fight sightingi. Jeden w Sienie, drugi mam w Wenecji. Dlatego czasem jest warto poczekać z jej zdobyciem. A, i tak samo Wenecja jako jedyny kraj nie może mieć fatatingu w ogóle. Więc na przykład fajnie jest ją zdobyć Konstantynopol, zresztą pokazałem to w moim odcinku z Wenecji, i tu spełnić mu wszystkie wymagania do wprowadzenia fatatingu i wtedy waszemu wasalowi fatating jest wprowadzany. Dobra, wszystkie pożyczki 4% spłacone. Powiem szczerze, nigdy nie wiem, jak tutaj wybudować forty, więc jeżeli wiecie, napiszcie mi w komentarzu. Lepiej zostawić Saluzzo i mieć drugi w prowincji Como, czy może zburzyć ten w Saluzzo i mieć w Torino oraz w Lizie dwa forty. Nigdy nie wiem, co jest lepsze. A może dostawić jakiś w albergu. Aha! Nie? Co z tej Portugalii zostało? Początek rozgrywki, a my już kończymy dwa kraje. Super. No i pięknie, kolonializm dość szybko nam się będzie wprowadzał. Nie chcę wiedzieć, co czuło to wojsko Aragonu, czekając na upadek tej fortecy. Do ataku! I jakoś przeżyli, ale na szczęście... Halo? Na szczęście? Na szczęście nie na długo. No dużo z Portugalii nie zostało. Chyba te dwie prowincje. A, i jeszcze ta. Nie zauważyłem jej. No i to będzie nasza jedyna prowincja w Afryce. Naprawdę, to jest moja jedyna prowincja w Afryce, bo nawet teraz to sprawdzałem, jeszcze upewniałem się. I jeszcze jedna taka rzecz, której tutaj nie zrobiłem w ramach tej kampanii, bo nie idę w zwykłe kolonie, to zmiana kultury naszej głównej. Gdybyśmy szli w normalne kolonie, raczej bym zmieniał na inną z kultur iberyjskich. O, czyli ten pomarańczowy kolor. Chyba pomarańczowy. Łososiowy? Obojętne, którą. Może być andaluzyjska, portugalska, kastylijska, whatever. Teraz już tego zrobić nie mogę, no bo mamy rangę imperium. Och, come on! Dobra, mamy już po 1500 roku, więc kawalerię nas stać na nią. Oraz też już jest znacznie lepsza niż była na samym początku, więc zwiększam jej liczbę do 4 jednostek na moją armię. Szerokość pola bitwy to 25, więc łącznie chcę mieć 25 jednostek. No mamy w tym momencie łącznie 20 docelowo, więc jeszcze 5 dobudujmy. I tak wreszcie idę też w armaty. No powinien mieć całą drugą linię, ale nie potrzebuję ich aż tu. Druga linia to mam na myśli, że też powinien mieć 25 armat. No ale to ma znaczenie w sumie większe na PvP niż w graniu przeciwko botom. Zazwyczaj wystarczy mieć te 25 armat na całe wszystkie wasze armie i po prostu do jednej bitwy je dosyłać, tak? Na bota w zupełności to wystarczy. Od Portugalii dalej kradnę mapy. Znowu nie to. Czy też jesteście za tym, że tutaj powinno być gdzieś rozpisane, jak to się wszystko nazywa, mimo iż tego nie widzicie? W sumie dla nas w tym momencie bardzo ważne jest budowanie sądów bożych. Płońcie. Katolickie bunty w Maroku. Katolickie Maroko? To może być nawet ciekawe. Wyłączone forty znacznie lepiej widać na mapie. Ostatecznie tak zrobiłem je. Rozpoczynam też zjadanie dwóch moich kolejnych wasali. I wreszcie trzecie idee i to, na co czekaliście. Lecimy w ekspansję. Do pary możecie potem dobrać również eksploracyjne, ale raczej nie ma to sensu. No nie na tym etapie gry. Tak, zmieniamy również fokus naszego państwa na punkty administracyjne. I w sumie potrzebujemy lepszego doradcy. Co on taki drogi? Nie, tolerancji heretyków nie możemy akceptować. No i pięknie, rozbudowa zrobiła swoje 40 golda więcej. Great!
Kupmy mapy od Kastylii, w końcu mamy prestiż. Oto i jest Meksyk, oto i jest kawa, a w zasadzie to kakao. Jakie tanie te idee, podoba mnie się to. I teraz nasza polityka kolonizacyjna. Raczej powinniśmy chyba brać to Native Uprising przez minus 50% i zwiększona asymilacja. No wiem, że asymilacja w Amerykach to tak średnio działa, o wiele lepsza jest na Afrykę, ale jednak mamy tą reformę rządową, która właśnie zmniejsza nam szansę pojawienia się natywów. Dobra, czas za trudniejszą wojenkę, bo chcę podbić to wszystko dla Maroka. Sojusznicy pomogą. Tylko kretynie, znowu nie podniosłeś floty wcześniej. Jeszcze jej nie ulepszyłeś. Moje wojska umieściłem przy granicy, no jak widzicie tutaj. Sobie umierają wesoło, bo zobaczy, gdzie pójdzie Osman. Jeżeli nas tu zaatakuje, będziemy go palili na fortach. Jeżeli pójdzie do Tunisu, do Maroka, no to będzie walczył głównie z Kastylią, a my wtedy sobie pójdziemy wesoło na Konstantynopol. No dobra, desantu nie przewidziałem. Ale to dobrze. Nie, on naprawdę to robi. Pół swojego wojska wrzuci na te wyspy. No dobra, może nie pół, ale jedną trzecią na pewno. Aha, no geniusz militarny to nie jest, rzeczywiście. Przy okazji wykonajmy tą misję. Nie wiem po co mi ona, ale pozwoli mi robić kolejne misje. No tańszych najemników i tańszych dowódców. Ej, to jest dobre. Kusi mnie, żeby odzyskać Konstantynopol dla katolików. I doszło do starcia naszych flot. Trochę pechowo, oni mają na początku więcej ciężkich okrętów, ale toną, robią bulbule, rozmieniają się flotę podwodną, super. Ale rzeźnia floty osmańskiej. A tutaj rzeźnia mojej armii. Trochę ich tu za dużo. Zdecydowanie dowódcy do wyrzucenia. Czy Austria gdzieś tu nie powinna mieć jakiejś takiej fortecy w górach? O, na przykład w tych górach? Dobra, chodźmy pod ten Wiedeń, bo tutaj niestety wojska osmańskie już przyszły. Na szczęście się wycofały. Dziwnym trafem wygraliśmy tą bitwę, więc lećmy za cios. Mamy dość dużo wiernych, chętnych bronić kościoła w końcu. A i niech was ręka boska broni. Nie rzucajcie krucjaty na Osmana. My ją gdzie indziej wykorzystamy. W sumie mogłem rzucić krucjatę na Sus, bo przestanie istnieć po tej wojnie, więc to robię. A jak widzicie, biorąc udział w krucjacie, morale rosną, liczba chętnych rośnie, wszystko jest super. Wow, jak szybko padła ta forteca. Bez kodów? Patrzcie, nie ma nic. To padło tak szybko, bo mam trójkowego generała w obleganiu i pamiętajcie, że nasze obleganie jest o 30% szybsze. Tylko Osman odpalił edykt obronny? What? To boty ich używają? Ja to nie wierzę, ale moja ofensywa bałkańska całkiem nieźle się posuwa do przodu. Tak samo jak nie wierzę w to, że na NB jest wyprzedaż marcowych premier. Bardzo dużo pozycji w promocyjnych cenach, linki do nich jak zwykle macie w opisie. Jej, zdobyliśmy osmański okręt flagowy. A gdzie jest mój? On pływa cały czas z flotą handlową. Nie. Dobra, ta wojna idzie znacznie lepiej niż myślałem, dlatego polecę i oblegnę całego Osmana. Będę chciał jednak mieć Bizancjum dla siebie. Nie uwierzycie, ale Osman znowu to zrobił. Zamiast bronić swojego terenu, poszedł bronić sojusznika i mogę robić co chcę. Kastylijska Brazylia... Serio? Kastylijska Brazylia nawet tutaj przy... Serio? Dajcie mi powiedzieć, kastylijska Brazylia nawet tu przybyła. Osmana wyjmujemy z wojny, biorę jedną prowincję do wypuszczenia Bizancjum, dużo pieniążków, wojenne reparacje i zrywam ich sojusz z Tunisem, bo czas go najechać. Wow, co za straty. I Sus przestaje istnieć. Chyba. Tak, bo zniknął z okienka krucjaty. Pamiętajcie, że w Talifali jest kopalnia złota i jak chcecie, to ją zdobywajcie. Mnie ona nie jest potrzebna, a jak wiecie, już mam jedną prowincję w Afryce. No i pięknie. Coś nie przewiduję, żeby nasz sojusz z Kastylią długo przetrwał, ale to też nie jest problem. Poprośmy ich o zerwanie z sojuszu z Francją. Wmieszajmy ich w wojnę z Mamelukiem. Nie wzywajmy osobno. Czy już wspominałem, że nienawidzę konicy muslimskiej? Ona jest przekoksana na początku. Cofać się! Czas dokończyć sprawę portugalską. I nie wiem, albo go podbiję całkowicie, Portugalię, albo uczynię naszym wasalem, bo nie, ich nienawiść do mnie nie jest aż taka duża. Mogłaby być większa. No, Portugalia ma co odbijać od Kastylii, nie? Od Mameluka biorę tylko i wyłącznie te dwie prowincje, bo mamy tutaj pewien bardzo przydatny monument. A nie czekajcie, to heretycy są. O, idiota. To nie przydatny, ale jest misja. To przydatny jednak. I tak, to jest Azja. W międzyczasie kończymy w następujący sposób wojnę z Tunisem. Odcinamy jak najwięcej wybrzeża. Kolejny bal. Super. I powiem szczerze, ta reforma mi się wydaje bardzo mocna. Przyspiesza zdobywanie punktów przysług od wszystkich krajów o 50%. Jest to naprawdę sporo. A ja jednak pójdę w rekrutację moich władców na generałów. Na późniejszym etapie jednak raczej bym zmieniał w absolutyzm. A na zakończenie wojny z Portugalią, w którą będę jednak ostatecznie wasalizował, muszę trochę poczekać. I tak oto Portugalia staje się naszym mega nielojalnym wasalem, ale sobie z tym poradzimy. Mamy na to 15 lat. Uuu, to ja myślałem, że tylko niektóre kraje mogą utworzyć Królestwo Jerozolimy.
Aj. Wiem, że ten kraj się tutaj uwalnia, ale tak lorowo byłoby fajnie go stworzyć. Niestety wraz ze zmianą ery już nie będziemy mogli go otworzyć. Ej, nasza era jeszcze trwa. 1532 i mamy 90% Catholic Reform Desire? Jestem dobrym papieżem. Mało wkurzam katolików. Wreszcie kradę mapy Meksyku. I tak, tracę statek, bo totalnie o nim zapomniałem. Ale co najważniejsze, złoto wciąż czeka do zdobycia azteckie. Zrywa mój sojusz z Kastylią, raczej nam się już nie przyda, chyba. Excellent! Mamy naszą pierwszą kolonię w Nowym Świecie i to bardzo dobrze, bo to powoduje, że teraz możemy kogoś tu zaatakować i ustanowić nasz przyczółek. Tylko dowiezienie wojska tutaj to zawsze jest masakra. I nadszedł ten czas, 11 poziom technologii i możemy wreszcie rozbudować nasze manufakturki, tylko niestety dla papieża są one bardzo drogie. Bo nie mamy żadnych zniżek, bo nie mamy przecież żadnych efektów kurii. No ale na szczęście da się troszeczkę wojska oszczędzić. Wystarczy, że popłyniecie w tą stronę, przewożąc, o, tak, wzdłuż wybrzeża, przeskakujecie w tym jednym miejscu na drugi kontynent i płyniecie wzdłuż jego granic, a do waszej kolonii, tak? Znaczy granic wybrzeża, wiecie o co chodzi. Całej armii tam nie przewożę, bo i tak będziemy toczyli w międzyczasie wojnę z Kastylią. Przewożę tylko pół mojej armii. Plus najemników. I dopłynęliśmy w ten sposób i zobaczcie, straciłem tylko 2000, poprzednio było to około 8000 wojska. I czas rozpocząć naszą inwazję od ustanowienia przyczółku w Kokomes najlepiej, a potem będziemy się wbijali głębiej w te terytoria. Bez szans są ich armie z nami. Tak, sojuszników wyjmiemy na okresie 5-letnim pokoju, nie będziemy ich teraz podbijali, nie bierzemy pieniędzy, nie bierzemy nic, jak najkrótszy pokój. Zjadamy cały ten obszar i go od razu też korujemy. Halo? Tak, dziękuję. La Malinche, czyli kimkolwiek ta jest osoba i powiem szczerze, fajnym byłaby doradcą, tylko mam ich bardzo już dużo, mam tych doradców tańszych, więc wezmę sobie konkwistadorkę. Dajmy ją do Gwardii Szwajcarskiej i niech leci nam szukać złotych miast. W sumie to ta Gwardia Szwajcarska wygląda nawet na takich konkwistadorów. No to czas wykorzystać nasze roszczenia do odbicia terytoriów portugalskich. Serio, Gwardio, serio. Jak dobrze, że mam tylu wasali w okolicy, bo zapomniałem przewieźć wojsko. Możemy jeszcze nawrócić prowincję. Teraz moja ulubiona część przeglądania żółtych prowincji i patrzenia, czy mogę tu postawić manufakturę, czy jednak może nie. A jak mogę, to kasujemy kościół oczywiście. I zostałem pokarany. Znowu. Ha, Nowa Kastylia mi troszeczkę tu napsuła krwi. Chyba nikogo tym nie wkurzę, nie? No i wojnę skończyłem następująco. Zyskałem dużo prowincji dla Portugalii. Zostało nam odzyskać Lizbonę. Oraz mam bardzo dużo prowincji od Nowej Kastylii. Pamiętajcie, że w tym regionie Meksyku kolonialnego nie możecie mieć więcej niż 5 skorowanych prowincji. Inaczej tworzy wam się kolonia. A jak to się zrobi, to już nie przeniesiecie tu stolicy. Ej, Holy Roman Empire zaraz powstanie. Bo reformacji jeszcze nie ma. Co tu się dzieje? Znowu nie zrobię tego achievementu. Holy Roman Empire, gdzie ma być elektorem jako papież. No niestety nie tym razem. Znowu. Bo niestety musimy opuścić imperium. Co też robię. No na szczęście Austrii aż tak to nie wkurzyło. No troszeczkę może. Przenosimy naszą stolicę do tej jedynej prowincji afrykańskiej, którą mamy. Przynajmniej mam nadzieję, że jest jedyna. Trochę nas to kosztuje. I teraz, jako że mamy ostatnią prowincję na kontynencie, naprawdę, tak to działa. Jedyna prowincja afrykańska to jest ostatnia prowincja na kontynencie. I wtedy możemy przenieść naszą stolicę do Nowego Świata. Ja tego przenoszę ją tutaj. I teraz nigdy nie powstaną nam kolonie. Ale jeżeli zabierzecie tą stolicę z powrotem do Europy, to kolonie już powstaną. Dostaliśmy kolonializm Cassius Belli na okoliczne nacje i super. Stałem się słaby, ewentualnie te nacje nie wiedzą w tym momencie o moim istnieniu, bo straciłem Rosję jako mojego rywala oraz Osmana jako mojego rywala. Dziwne. I to, o czym musimy pamiętać, niestety przenoszę naszą stolicę, że ponownie musimy w Rzymie uczynić naszą stolicą handlową. I teraz Trade Company również możemy zrobić w Walencji i w sumie czekałem na to. Zrobimy tak, tylko i wyłącznie w obszarach, które mają bonusy do handlu, czyli w sumie wszędzie. Czyli zrobimy tylko w dwóch obszarach. Dobra, wszystkie miejsca pod handel dodałem do Trade Company, co nam daje dodatkowego kupca. Zobaczcie, stworzyliśmy właśnie kompanię handlową, której mamy bardzo dużą kontrolę. I zobaczcie, co mamy dodatkowo zwiększone w tej kompanii handlowej. Goods production o 78% na każdym obszarze, który nie jest w kompanii handlowej, ale może być naszym state'em lub terytorium.
Zobaczcie, Trade Companies plus 26%. Czemu nie 78? Skomplikowane. Aha, bo widzę, że to się jeszcze nam skaluje. Teraz jest 49 i jest 49% do produkcji. To jest bardzo dużo. Pieniążki robią brybry. A teraz się mnie spytacie, Lukas, czy powinniśmy coś takiego zrobić w Genui? Ależ owszem, jak najbardziej. Tylko, że tutaj to trzeba raczej z głową robić, bo tu musimy odpiąć cały obszar ze state'u niestety. Nie zawsze się to opłaca. I powiem wam szczerze, gdyby nie miał tak zdewowane jego całego obszaru Toskanii, to prawdopodobnie ten jeden obszar by nam wystarczył na kompanię handlową w całym tym regionie. No ale to ogólnie się chyba nie opłaca. I w sumie moje kompanie handlowe w Genui tak wyglądają. Jeżeli macie jakieś uwagi, podpowiedzi, piszcie mi śmiało. Teraz buduję ulepszenia, oczywiście na produkcję, na zwiększenie siły handlu. Bo tutaj wszystkie są oczywiście trade kompany, tylko realnie nie wszystkie, bo je wszystkie przypiąłem, tak? Są przypięte dosłownie poszczególne te trzy prowincje. No, cztery. No i w tym regionie mamy na razie 31% do Goods Production Modifier. Tak, jest te 31%. I w sumie dla Wenecji odpiąłem tylko i wyłącznie Wenecję. Nic więcej. I po tych wszystkich zmianach zarabiam 35 golda więcej, mimo iż w międzyczasie Tunis mnie spiracił. Tak, znowu o nim zapomniałem. O, najlepsze jest to, i tego nie wiedziałem, że to też działa na naszych wasali. No ale dobra, nie mieliśmy się zajmować Europą, tylko wiecie, mieliśmy się zajmować Ameryką i naszym Królestwem Złota. I tutaj powiem wam szczerze, że będę podbijał w ten sposób. Najpierw dany kraj dostanie ode mnie krucjatę, co nam daje casus belli wojny religijnej. Dosłownie, dostajemy to samo casus belli, jakbyśmy rozwinęli ideę religijną na maksa. Upewnijcie się, że ten kraj nie jest większy niż 100%, bo po prostu chcecie, żeby zniknął na jedną wojnę. No i jak wygracie wojnę, dany kraj znika, bo zabieracie mu przecież wszystkie terytoria i wtedy wzywacie do kolejnej krucjaty. Ale już tak na starcie? Wenecja i Rzym? I poza tym uwierzycie, że jeszcze nie ma reformacji nigdzie? Okej? Lukas, znowu coś popsułeś w tej grze? Ale tu się ukryli! Ja nawet nie wiedziałem, że z tym będę walczył. To ma dokładnie mój kolor. Zjadamy wszystkie nacje z tej wojny. Jak są mniejsze i możemy je zjeść naraz w wojnie, to czemu nie? Tutaj agresywną ekspansją w ogóle się nie przejmujemy. Kurczę, to są dzikusy jakieś. Zapędziłem się z tymi podbojami. Krucjata na Azteków. Tak, to ten creme de la creme, który chcemy podbijać, gdzie są wszystkie kopalnie złota okolicy. Chociaż tu też jest ich dość sporo. Chociaż najpierw zacznę od ataku na kolonię hiszpańską i zastanawiam się, dlaczego mam tylko z nimi wojnę. A to dlatego, że mam stolicę w Nowym Świecie i mogę wypowiadać wojnę nacjom kolonialnym. Bez wzywania Kastylii. Tak, teraz dobrze widzicie, mam wojnę z Kastylią i mam wojnę z państwem kolonialnym. Tylko z jakiegoś powodu wszyscy moi wasale wyszli z tej wojny. Ale ja wciąż mogę toczyć. Wow, ładny już mamy napis, nie? No nie, kolejni impostorzy. Kolejna święta wojna, już tym razem o Meksyk. Wreszcie! 1560 i reformacja protestancka. Co tu się odwaliło? Dobra, co tutaj się odwaliło? Co z tą Anglią? To nic, totalnie odcięliśmy od morza, więc wreszcie nie będą mnie piracili. Ja wypędziłem ich na tą pustynię. Dlaczego bot tak zdewował Asturię? Co tu się stało? Nawet mój Rzym jest niższy. What the fuck? Bardzo mi się podoba ten napis. Papał Italii. Totalnie zapomniałem o tym, jakże potężnym monumencie. Ja go chcę. Protestancka Biblia przetłumaczona? Toż to herezja! Czas na kolejną krucjatę. Ta będzie duża. No i w tej wojnie najgorsze było to, że musiałem zjeść wszystko najpierw przed moim głównym celem, bo inaczej dostałbym te z państwa na wasali, a nie chcę tego. Po prostu popsuliłoby mi to napis, który tak jest popsuty. I teraz wypada jest poczekać, aż osiedlą nam się te plemiona, otworzą federację i trzeba będzie tutaj podbić całą resztę. No chyba, że chcecie sami to kolonizować. Meksyk koniecznie musi być naszym stanem i w pierwszej kolejności chcę tu jak najszybciej ponawracać te prowincje. I jednocześnie aztecka kultura raczej powinna być naszą akceptowalną, bo pozwoli nam to skorzystać z tego monumentu. Tak byłem skupiony na tym Nowym Świecie, że nie widziałem, co tu się stało. Polska praktycznie przestała istnieć i jest pod butem węgierskim. Rusy jak urosła, w ogóle dziwnie ta Europa wygląda, bardzo dziwnie, ale nasze Kingdom of Gold wygląda już naprawdę zacnie. No i oczywiście złoto w Meksyku zostało nawrócone, to znaczy wierni w Meksyku zostali nawróceni. No teraz pozostałe prowincje ze złotem również muszą przejść tą ścieżkę, ale tego nigdy nie zrozumiem. Za 5000 mam dostać minus 5% do dewowania, nie ogarniam. Dodewujmy teraz wszystkie kopalnie złota do 10 poziomu. Nie, żebym jakoś tego potrzebował, ale wiecie, nasze królestwo naprawdę nieźle się już prezentuje. A jeżeli lubisz moje poradniki, to zapraszam cię do obejrzenia poradnika z Victorii 3, gdzie pokazuję, co i jak zrobić, żeby stworzyć potężną Polskę. I jeżeli jesteś wspierającym, to taka krótka informacja, że kolejny odcinek z Victorii powinien być dla was dostępny na dniach.